Dobry wieczór Państwu, witam Państwa na drugim wydaniu naszego programu. Wieczór z Regionalną Telewizją Podlasie. Także witamy Państwa. No i zapraszamy do komentarzy na czacie na YouTubie, na naszej stronie YouTube'a oraz ewentualnie też również na Skype'ie. Kto ma taką możliwość połączenia się na Skype'ie, także zapraszamy Państwa. Prosimy też również o uwagi odnośnie słyszalności, no i jakości oczywiście takiego podstaw, jakości obrazu, także zapraszamy Państwa do komentarzy przede wszystkim, a komentarze dotyczą naszego regionu Podlasia, tutaj części Podlasia, powiatów Siedleckiego, Łosickiego, Bialskiego, Parczewskiego, Radzyńskiego i oraz Łukowskiego. Także zapraszamy wszystkich widzów ewentualnych naszego kanału do komentarzy z regionów tych właśnie powiatów. Także dotyczy to jakby przede wszystkim spraw społecznych, kultury, historii. Także no i oczywiście też jakby nie było polityki, która jest nieuchronną części życia społecznego. Także zapraszamy do komentarzy i na czacie też również prosimy o jakieś pytania. Może Państwo byście chcieli zadać pytania w imieniu własnym, albo ewentualnie przekazać do nas jakieś pytanie i my w ramach tutaj możliwości, czy ewentualnie też możemy jakimś zadać pytanie jakimś władzom, czy instytucjom, które jakby zarządzają tutaj naszym życiem społecznym. I po prostu byśmy prosili o takie komentarze, które no, dotyczą właśnie, jak wspomniałem wcześniej, życia naszego tutaj części Podlasia. Także proszę, jakieś komentarze tutaj będzie się pojawiało na naszym pasku. Państwa komentarze. Także prosimy bardzo o Państwa zadawanie pytań. Także jak wspomniałem wcześniej, kanał jest nadawany każdy poniedziałek, taki jest plan, o godzinie 20:30. Emisja jest przewidziana około 30 minut. Także w tym momencie jest raz w tygodniu, jeżeli ewentualnie za jakiś czas oglądalność by się ewentualnie zwiększyła, to zapraszamy Państwa, jakby będzie możliwość może częściej emitowania tego jakby części programu, czy w innych wydaniach, także, ale na razie testujemy ten czas, jakby poniedziałek 20:30 i to jest jakby w tym momencie takie optymalne rozwiązanie. Może już w tej chwili jesteście Państwo już po obowiązkach dziennych, także wieczornych, także można chwilę gdzieś odpocząć i ewentualnie skorzystać z chwili i połączyć się na czacie, także zapraszamy. No i jestem tutaj, zaraz momencik, sprawdzimy ile w tej chwili jest, no tak, dopiero jest 3 minutki programu według tutaj tego. Na czacie na razie nikogo nie widzimy, ale teraz wpiszemy z naszej strony. Pokażemy, jak to wygląda mniej więcej wpisy na naszej stronie właśnie. Na belce to widać. Jak Państwo będziecie, oczywiście testujemy to w tej chwili, bo wszystko jest to na żywo w tym momencie, także wszystko leci, jest w danym czasie jakby rzeczywistym. Nic tu nie jest montowane. Wszystko jest na żywo, także przepraszam Państwa za może moje troszeczkę takie niezgrabne wypowiedzi, ale to może na początku zawsze tak jakoś się wszystko dotrze powolutku. Ale najważniejsze, żebyście Państwo chcieli korzystać z takiej możliwości właśnie zadawania pytań. Nie wiem, czy to jest taka forma w tej chwili, no jakby standard jakiś, nie jest to nowość żadna odnośnie możliwości właśnie skorzystania z połączenia
przez Skype czy wpisów na czacie, nie? Jeżeli ktoś się nie czuje na siłach na tyle, żeby bezpośrednio zadać pytanie, czy jakiś, przeprowadzić jakiś tam polemikę odnośnie spraw właśnie związanych z naszym regionem powiatu. Także zapraszamy wszystkich tutaj do kontaktu. Jesteśmy, tak można powiedzieć, takim jakby pośrednikiem częściowo między państwem, a tu strefą publiczną, władzą właśnie powiatów. Można jakieś tutaj właśnie swoje spostrzeżenia, czy w formie jakiegoś pytania, czy na czacie, czy jakieś polemiki na Skype'ie bezpośrednio przez połączenie wideo, także zapraszamy. I tak tutaj, jak sobie Państwo widzą, zaraz może ja jeszcze raz piszę tutaj na belce, żeby wejść na naszą stronę. Jeżeli ktoś ogląda, może ktoś ogląda właśnie w telewizji kablowej, bo też jest kanał emitowany w trzech miejscowościach, w Międrzecu, w Radzyni Łukowie, także jak ktoś ogląda poprzez telewizję, to można wejść czy przez telefon, czy przez jakiś komputer i połączyć się na czacie, także czy ewentualnie telewizor posiada, nie wiem, w tej technologii już nowocześniej Smart TV, to możliwość też pewnie będzie taka, że można bezpośrednio przez telewizor sobie też tutaj jakby przez YouTube'a zadawać pytania. Ja wpiszę właśnie jeszcze raz link do naszej strony. Już powinien się pojawić. O, już jest. Także zapraszamy. Strona nasza to jest rtvpodlasie.pl i wchodzimy na naszą stronę. Łączymy się, wchodzimy, oczywiście tam jest zakładka na żywo. Klikamy na YouTube, przechodzimy na naszą stronę. To jest może taka forma troszeczkę bardziej, wydaje mi się, prosta, bo można było od razu bezpośrednio na YouTube, ale ten adres jest dosyć taki długi, YouTube'owy, dosyć taki może mniej do wpisania poręczny. Także tak stwierdziłem, że będzie to taka prostsza forma wejścia na naszą stronę internetową, tak jak tutaj było podane. Jeszcze raz ten link włączę. Także i prosimy po prostu wchodzić na naszą stronę i przez naszą stronę się łączyć właśnie z YouTube'em. Także tutaj ta forma jest taka, no, bardziej wydaje mi się prosta. Także jeszcze raz podam naszą stronę rtvpodlasie.pl. Także proszę, oczywiście tutaj www czy https wcześniej, nie? Tak jak Państwo tu widzą, także można się łączyć bezpośrednio tutaj. Znaczy oczywiście przez stronę, najpierw przez naszą stronę i później na YouTube'a i na czacie. Także zapraszamy. No i w tej chwili już mamy. Patrzę, no na razie nie widzimy. Oczywiście ja tutaj nie mam takiego bezpośredniego poglądu, możliwości w tej chwili, w tym momencie, żeby zobaczyć, czy Państwo mogą, znaczy jak kanał po prostu jest widziany już w trakcie emisji, a jeszcze taka uwaga techniczna, bo w tej chwili to może nie ma znaczenia, ale jeżeli chodzi o jakby emisję, to kanał jest opóźniony, to co Państwo widzą, to jest opóźnione około 40 minut. Przepraszam, 40 sekund. To jest wszystko po prostu na przetwarzaniu poprzez systemów cyfrowych i dlatego te 40 sekund jest takiego opóźnienia. Około 40 to nie jest równe 40 sekund, ale to mniej więcej tak wychodzi. Teraz jak Państwo się łączą ewentualnie przez Skype, to proszę wyłączyć głos w odbiorniku, czy to będzie laptop, czy telefon. I znaczy głos w sensie takim, że by nie było słychać tego właśnie zwrotnego sygnału i rozmawiać bezpośrednio przez telefon, na przykład jeżeli Państwo, znaczy przez Skype'a, jeżeli Państwo na przykład łączą się przez, czy to smartfona, telefon Skype'owy z aplikacją, czy przez komputer,
Tutaj, jeżeli macie Państwo w tle jakiś dodatkowy, tam odbieracie na przykład YouTube'a i to proszę ten głośniczek wyłączyć, nie, na YouTubie, żeby tej zwrotnej nie było, bo wtedy będzie przester, będą wzbudzenia i nie będziemy mogli się komunikować. Także to taka techniczna uwaga na wstępie, ale na razie widzę, że zanim się kanał tutaj może jakąś taką przyjmie bardzo większą oglądalność, za jakiś czas zobaczymy, to na razie Skype pewnie będzie tylko takim jakby taką możliwością, ale na razie tutaj zapraszamy Państwa przede wszystkim na czat na YouTube, na naszą stronę. Ponownie podam link. Jeszcze raz. Raz postaram się tutaj wpisać. Przepraszam, że tak tutaj nie bezpośrednio do Państwa się nie zwracam, tak jak w tym momencie, ale muszę korzystać tutaj wzrokowo z pomocy tutaj komputera, no i niestety jest to obsługa, można powiedzieć, że to jest jednoosobowa i ten dyskomfort taki niestety jest. Ja tu właśnie jeszcze raz podam tego linka na naszą stronę. Oczywiście to jest, ten link jest dedykowany, jeżeli ktoś ogląda w telewizji kablowej, nie, to może sobie tutaj wejść i skorzystać, nie. Także to tak. To tak na marginesie. Jeszcze raz zobaczymy, czy to... O właśnie, podwójnie nawet się wyświetliło w tej chwili. Dwa razy. Linki mamy, także tak jak podałem, wchodzimy przez naszą stronę internetową. Zakładka tam jest na głównej stronie. Przesuwamy troszeczkę okienko. Na dole jest dwie takie jakby, jedno zdjęcie, drugie jest przekierowanie YouTube'a, klikamy, wchodzimy na YouTube, no i tu można w tym momencie wpisy robić właśnie takie, jak Państwo widzą, będą te wpisy tu się u nas ukazywać, Państwa pytań, czy ewentualnie jakieś no, sugestii co do naszego kanału tutaj jakby, czy to jakieś ewentualnie jest inna forma, byście Państwo chcieli jakąś taką, czy czas jakiś inny, dogodniejszy. Także prosimy tutaj co do takiej szczegółów, to bardzo bym prosił o jakieś takie informacje podstawowe. Także zapraszamy. No tak jak wspomniałem, program jest jakby dedykowany dla powiatów Siedleckiego, Łosickiego, Bialskiego, Parczewskiego, Radzyńskiego, Jukowskiego, 6 powiatów w tym momencie. Tak przynajmniej zostało to zdefiniowane. Ten okrąg taki tych powiatów jakby jest takim, można powiedzieć, kółeczku. I dlatego taka jest jakby synchronizacja, powiem, tego wymieniam, które wymieniam w kolejności, dlatego że tak jakby od godziny 12 na północ jest powiat siedlecki, później jest zgodnie ze wskazówkami zegara jest powiat siedlecki, później jest powiat łosicki, następnie powiat bialski, parczewski, radzyński, łukowski, tak. Taka jest chronologia, tak żeśmy przyjęli. Taki, można powiedzieć, autorski pomysł na taką formę właśnie wymieniania, czy tutaj oczywiście to nie jest, każdy może dzwonić dowolnie. Znaczy, na dzień dzisiejszy to tak staram się to ogólnie zarysować temat, ale no jest ramówka jakby się w tej chwili zdefiniowana na 30 minut o 20:30 każdy poniedziałek, jak wcześniej wspominałem. Zaczynamy 20:30 każdy poniedziałek i kończymy 21. Nie? Także 30 minut macie Państwo na tutaj jakieś możliwość komentowania, czy zadawania pytań na czacie na YouTubie, czy ewentualnie przez Skype'a. I tyle. A co do późniejszych ewentualnie jakby wydań programu, chcielibyśmy się tak skupić, może nie wiem, czy to będzie taka forma dobra, ale każdy powiat by miał co 5 minut, nie? No na tym poziomie 30-minutowego wydania przy na razie taki jakby ograniczeniu, że nie jest to może w tym momencie
jakieś duże zainteresowanie, zanim się ewentualnie ktoś tutaj będzie miał ochotę i czas na wejście na nasz kanał. Także zapraszamy, nie? Ja to może w międzyczasie postaram się wejść. Może jeszcze puścimy link na YouTube'a, żebyście Państwo, którzy tam ewentualnie są na YouTubie, to żeby... O właśnie, coś nam tu weszło. Nie, to może wyłączę, żeby nam to coś tu nie przeszkadzało. Jakiś sport się pojawił. I także w każdym bądź razie zaraz puścimy linka na Facebooka. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to może wejść do nas tutaj na czat. No i ewentualnie jakieś wpisy, czy jakieś komentarze do naszego tutaj programu, zadać jakieś pytania. Także zapraszamy. I już właśnie wchodzę i puścimy na Facebooka linka. Czy to nam się tak szybko uda, sprawnie? W międzyczasie, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy do nas na czat. Ja jeszcze piszę tutaj dla osób, które może ewentualnie oglądają nas w telewizji kablowej, a nie znają naszego adresu, naszej strony internetowej, gdzie mogą poprzez stronę internetową wejść na YouTube'a i na czat nasz. Także właśnie zrobiłem tutaj, zobaczymy, sprawdzimy, czy jest, tak, dobrze. Także jeszcze raz przypominam, nasza strona rtvpodlasie.pl. Także zapraszamy Państwa do naszego programu tutaj. I zaraz tutaj postaramy się tak troszeczkę odświeżyć, żeby to było to dobrze. Także jak Państwo będą mieli ochotę, zapraszamy, przypominam, na czat, na YouTube'a. Można przekazywać jakieś wpisy. Także zapraszamy. Tak, i jeszcze zobaczę. A jak Państwu wspomniałem, żebyśmy wysłali coś na Facebooka, to zaraz to zrobimy. O. I bardzo dobrze tu właśnie udostępnimy na Facebooku. O właśnie. I poszło. Także zapraszamy Państwa. Może przyjść z Facebooka. Wysłaliśmy właśnie link. Jeszcze widzę, że zostało jeszcze około 10 minut naszego programu. Także może chociaż dzisiaj by się udało jedną osobę. A nie wspomniałem Państwu, że startowaliśmy 1 kwietnia. Pierwsze wydanie było. Oczywiście nie był to Prima Aprilis, ale tak jakby nie wspomniałem w poprzednim wydaniu, że dlaczego 1 kwietnia i taka symboliczna data. A dlatego, że w ogóle kanał został właśnie uruchomiony 1 kwietnia x lat temu, dokładnie w 1995 roku, oczywiście pod inną nazwą, w innej formie, po prostu to była planszówka w telewizji kablowej, także tak na marginesie. To troszeczkę już jest czasu, jak kanał ma swoje perypetie i różne drogi rozwoju, także... A w tej chwili właśnie jest następny etap rozwoju tego kanału, jakby wyszliśmy właśnie w możliwość przynajmniej takiego pomysłu, żeby to bardziej rozszerzyć na region.
jakiś większy, przynajmniej te minimum obszaru większego, także zapraszamy wszystkich do komentarzy na czacie na YouTube, ewentualnie też również na Skype'a, połączenie wideo Skype, także prosimy dzwonić i no i komentować po prostu, czy ewentualnie później nawet będzie kanał, jakby powtórka kanału będzie, znaczy powtórka będzie na YouTubie umieszczona, także zapraszamy Państwa na później obejrzenie sobie tej tak zwanej powtórki i jakieś też komentarze, nie pod wpisy ewentualnie, jeżeli zechcą Państwo jakieś uwagi dodać, to bardzo proszę. Oczywiście, jak wcześniej prosiłem w poprzednim wydaniu, żeby to były jakieś merytoryczne raczej, nie? Bez jakiejś impertynencji, czy jakichś słów no, bardziej wulgarnych, czy obraźliwych, tak żebym bardzo prosił zachować jakieś takie minimum kultury, bo jest tak dużo, nie powiem takiego, co Państwo wiecie, mam na myśli, na internecie jest czego dużo, takiego negatywów też jest i bardzo bym prosił, żeby to było takie w formie w miarę rozsądnej, jakiegoś sensownego komentowania odnośnie no, spraw Państwa, nie wiem, jeżeli na przykład wymienię teraz w powiecie siedleckim na przykład, czy w mieście Siedlce ktoś by chciał na przykład coś, jakieś spostrzeżenia, nie, to proszę zadać pytanie. A my się jako redakcja postaramy się tam w Państwa imieniu gdzieś to puścić dalej, też skierować jakieś pytania konkretnie do władz, czy do jakiejś instytucji związanych z Państwa pytaniem, także zapraszamy do naszego tutaj programu i poprzez połączenie czy Skype'owe, czy czat na żywo można sobie tutaj zadawać pytanie. Jeszcze ponownie wpiszę linka. Oczywiście kto czyta tego linka to już nie musi wchodzić, ale kto korzysta właśnie z telewizji kablowej, gdzieś to ogląda nas po prostu na żywo w kablówce, bo ten kanał jak jest transmitowany, w ogóle jest kanał nasz transmitowany 24 godziny na dobę. Są różne materiały wideo realizowane i zresztą teraz uruchomiliśmy od tego roku taką ramówkę, która tam jest powtarzana, jest na naszej stronie też również YouTube'owej, czy też na Facebooku jest, można sobie zerknąć, nie? Na ramóweczkę. Także co jest, jakie tam programy są emitowane. Także właśnie zapraszamy nie tylko tutaj do tego wydania programu, który w tej chwili jest jakby emitowany bezpośrednio na żywo. Na program, tak nazwaliśmy, Wieczór z Regionalną Telewizją Podlasie. Także tutaj to jest właśnie dodatkowa ramówka w tym momencie, która jest emitowana, jeszcze raz wspominam, od godziny 20.30 każdy poniedziałek do 21.00 i to jest to oczywiście 30 minut. No i w tym momencie jakby widzę, już jest program, jeszcze zostaje 8 minut na dzień dzisiejszy programu. Jeżeli ktoś by nas miał ochotę oglądać, także zapraszamy przynajmniej do jakichś komentarzy, ewentualnie, czy tutaj poprzez Facebooka, też na naszej stronie można komentować, nie, właśnie był link wysłany, czy coś tutaj jest, już udostępniamy dalej, tak, o, dobra. W aktualnościach udostępnimy też. Także bardzo prosimy Państwa właśnie o komentarze. Przepraszam, że tak nie zwracam się bezpośrednio do Państwa, ale jakby program jest realizowany. Powiem tak, jak jest, czasami się słyszy w studiach, że realizator jest wymiana, kamerzysta i tak dalej, a tu jest realizator, operator czy wydawca jest w jednej osobie. A przepraszam Państwa, jeszcze nie przedstawiłem, bo wypadałoby się na początku przedstawić. Moje nazwisko jest Roman Werpachowski. Także może tutaj taki
podstawowa rzecz, żebyście Państwo po prostu widzieli, że nie jest to jakiś ukryta forma jakiejś tajemniczości. W każdym razie raczej tu jakby w tą formę przyszedłem jakby posługując się jakby formą nazwy kanału, ale warto też jakby przedstawić się jako osobowo, kto jest tutaj w tym momencie Państwa tutaj rozmówcą, czy ewentualnie jakimś współprowadzącym. Także zapraszam do kontaktu. Można, tak jak wspomniałem, na czacie, czy przez łącze Skype'owe. Łączyć się do nas tutaj. Także zapraszamy. Dobrze. Także bardzo prosimy o komentarze i ewentualnie później po zakończeniu emisji też jakieś wpisy na naszej stronie YouTube'owej, także zapraszamy. No, zostało jeszcze około 4 minut programu na dzień dzisiejszy, drugiego wydania. Przypominam, że kanał jest emitowany w każdy poniedziałek, godzina 20:30 do godziny 21:00, 30 minut. Także na początek, może to jest jakiś skromny czas, może Państwo nie mają możliwości dobrania sobie jakby tego czasu dogodnego. Jest to jeszcze taki późny wieczór, jeszcze może troszeczkę obowiązków jest domowych. Ale taka forma nie jest to dosyć wczesna forma, nie jest to dosyć taka późna forma. Takżeśmy przyjęli taką godzinę 20:30. Także zapraszamy do naszego kanału. I jak wspomniałem, program jest jakby dotyczy naszego regionu tutaj Podlasia i dotyczy powiatów Siedleckiego, Łosickiego, Bialskiego, Parczewskiego, Radzyńskiego, Łukowskiego, także 6 powiatów. Będziemy się starać jakby od Państwa, jeżeli ktoś też oczywiście również ma jakiś taki też pomysł jakiejś współpracy, czy jakiś no, zostania na przykład jakimś reporterem, czy coś. Oczywiście na zakończenie też muszę powiedzieć, że kanał jest realizowany społecznie, bez żadnych dotacji, bez żadnych sponsorów w tym momencie. Także tylko to jest taka forma jakby własnej inicjatywy i takiego własnego pomysłu, nie, autorskiego. Także oczywiście nie jest to żadna nowość, jest masę, tysiące kanałów w tej formie, ale raczej nie spotkałem się z takim programem czy kanałem, który jest tak jakby w tym momencie realizowany na żywo, przez właśnie taką formę bezpośredniego kontaktu z Państwem, nie? To jest, tak mi się wydaje, że to jest taka nowa forma w sensie takiego regionalnego kanału, takiej niszy, można powiedzieć, nie? Który tu w tym momencie, realizujemy. Także zapraszamy do kontaktu przez połączenie, czy to Skype'owe, czy czat na żywo. Na naszej stronie YouTube'owej przez YouTube. Także zapraszamy. No, zostaje jeszcze 2 minutki, około 2 minutek, już nawet chyba 1 minutka do zakończenia. Będziemy powoli kończyć naszą dzisiejszą poniedziałkową emisję, drugie wydanie. Także powolutku już będę Państwa chciał pożegnać, i bo niestety nie mam tu podglądu, ale to widzę na zegar. W każdym momencie jest to wszystko zautomatyzowane, serwer nasz emisyjny może w każdym momencie